Cześć, dzisiaj opowiem Wam o książce Marii Konwickiej zatytułowanej Byli sobie raz. Jest to książka wspomnieniowa, w której córka Tadeusza Konwickiego opowiada losy całej swojej rodziny. Pomysł na książkę narodził się po śmierci Tadeusza Konwickiego, kiedy jego córka zaczęła sprzątać mieszkanie, porządkować wszystkie rodzinne dokumenty. Pod wpływem tych wszystkich wspomnień Maria Konwicka postanowiła napisać taką książkę, która opowie losy całej jej rodziny. Kto wchodzi w skład tej rodziny? Oczywiście oprócz Tadeusza Konwickiego na kartach tej książki pojawia się Danuta Konwicka, jest również siostra Marii Konwickiej oraz cała rodzina Leniców, czyli dziadkowie Marii Konwickiej, Alfred Lenica i wuja Marii Konwickiej, Jan Lenica, jedni z najbardziej uznanych polskich artystów w XX wieku. Szczególnie Jan Lenica, jeden z twórców Polskiej Szkoły Plakatu, doceniany za swoje filmy animowane. Do dzisiaj jego dzieła są uznawane za jedne z najważniejsze w tej dziedzinie kinematografii. Cała rodzina bardzo osadzona w kulturze, uzdolniona na wielu płaszczyznach. O Lenicach już powiedziałem. Danuta Konwicka zilustrowała kilkadziesiąt książek dla dzieci oraz kilkaset artykułów. Tadeusz Konwicki, jego akurat nie trzeba przedstawiać, jeden z najważniejszych pisarzy XX wieku w Polsce, kultowa, legendarna postać powojennej Warszawy, doceniany za granicą, przekładany na kilkadziesiąt języków, swego czasu uwielbiany we Francji, w Ameryce. Oprócz literatury Konwicki zajmował się również filmem. Sama Maria Konwicka pod koniec lat 70. wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Tam po kilku chudych latach dostała pracę w studiach animacyjnych Disneya. Przez te kilkanaście lat pracowała w dużych studiach filmowych, a w 2010 roku po 30 latach postanowiła wrócić do Polski. Powodem tego było to, że Tadeusz Konwicki został sam, że w tym czasie nie żyła już jego żona oraz jego młodsza córka i Maria Konwicka postanowiła wrócić do kraju po to, aby zajmować się ojcem, pomagać mu w takim codziennym życiu. Tutaj w książce Konwicka opisuje ich codzienny rytuał, czyli spacer przez Warszawę. Tadeusz Konwicki sam odbywał 3 takie spacery dziennie i codziennie w jednym z nich towarzyszyła mu córka. Był to taki ich rytuał. Poza tą polską rodziną, która jest na tych kartach bardzo dobrze opisana, jednym też z bohaterów tej książki jest kot Iwan. Jak sam Konwicki mówił, Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz. Kot, który w rodzinie spędził kilkanaście lat i jest stałym bohaterem książek Tadeusza Konwickiego. Również na kartach książki Marii Konwickiej się bardzo często pojawia. Konwicka opisuje również swoje amerykańskie losy i tam jedną z głównych postaci jest Elżbieta Czyżewska, polska aktorka, która również wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. I jest to taka osoba, która na początku mocno wspiera Konwicką, potem zresztą przez cały jej pobyt pomaga jej. Konwicka nie ukrywa tego, że jest to dla niej jedna z najważniejszych osób, jakie spotkała w życiu. Odwdzięczyła się Czyżewskiej filmem zatytułowanym Aktorka już po powrocie do Polski. Przygotowała, była współreżyserką, scenarzystką filmu Aktorka poświęconego właśnie Elżbiecie Czyżewskiej. Dzięki tej książce Marii Konwickiej możemy poznać prywatne oblicze Tadeusza Konwickiego, całej rodziny Konwickich, ale też za sprawą Tadeusza Konwickiego możemy obserwować bohemę artystyczną Warszawy, a dzięki emigracji Marii Konwickiej do Stanów Zjednoczonych możemy obejrzeć ludzi polskiej kultury, którzy również tam wyemigrowali, bo oprócz Czyżewskiej pojawia się Janusz Głowacki, Jerzy Kosiński, jest tak dosyć spora plejada polskich artystów, którzy za chlebem, za lepszym życiem pojechali do Stanów Zjednoczonych. Te losy różnie się toczyły, to Konwicka również opisuje. Byli sobie raz, książka dosyć wciągająca. Na pewno pokazuje ciekawy obraz Warszawy, Stanów Zjednoczonych.
oddaje atmosferę domu rodzinnego Konwickich. Mamy mnóstwo zdjęć prywatnych z wakacji, z różnych wyjazdów, z podróży, czy do Paryża, czy do Ameryki właśnie. Tak więc jest to na pewno ciekawa i interesująca książka, po którą warto sięgnąć. Ja zachęcam Was do jej lektury, bo na pewno warto to zrobić. Książkę znajdziecie w trzech naszych placówkach. Jest ona w filii numer 4, w Bibliotece Głównej i w filii numer 1. Zapraszam Was po tę książkę, zachęcam Was do jej lektury i dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie już za 2 tygodnie. Cześć!